Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło Państwa widzieć. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o swoim życiu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To znaczy, ja jestem historykiem sztuki i zajmuję się nie tylko Nowosielskim. Piszę też o innych artystach, wydałam książkę o Kantorze, ale tak się rzeczywiście złożyło, że od kilkunastu lat głównym tematem moich badań i zainteresowań jest Jerzy Nowosielski. No właśnie, który malował bardzo wiele, żył 88 lat i zostawił nam bardzo duże dziedzictwo, ale ono w tym wymiarze swoim sakralnym było prawie nieznane. To znaczy było wiadomo, że jest Wesoła, że są Tychy, ktoś tam słyszał, że jest coś tam na Pomorzu, ale ta sztuka sakralna w PRL-u była nie tylko Nowosielskiego, była traktowana po macoszemu, była taka półoficjalna, to wszystko było właściwie poza kontrolą, poza prawem często i było bezbronne, to znaczy było w gestii no, mecenasów, inwestorów, robili z tym co chcieli i często także dzieła Nowosielskiego ulegały zniszczeniu, przemalowaniu, przerabianiu, złej konserwacji i o tym się nie wiedziało, zresztą wielu artystów, którzy także awangardowych, którzy malowali kościoły, no nie wpisywali tego do CV. Jakby nie chwalili się tym, to była forma zarobku, powiedzmy takiej ambitniejszej chałtury. No. Bo to było. Natomiast Nowosielski zawsze, i oni malowali inaczej jakby we wnętrzach sakralnych niż w swojej własnej twórczości. Nowosielski to był zupełnie inny przypadek, bo on kiedyś powiedział, że gdybym ja miał inaczej malować w kościołach i cerkwiach, to bym w ogóle nie malował. Ja muszę być wierny sobie, to musi być mój głos, mój charakter pisma i to jest bardzo, bardzo jednolite i spójne. I o ile jego sztuka świecka jest dość dobrze opracowana, skatalogowana, oczywiście wychodzą ciągle jakieś niespodzianki, ale na ogół jest to było opracowane, były katalogi, Fundacja Nowosielskich to opracowywała, w tej chwili takim kustoszem tej spuścizny jest Andrzej Starmach, to ta sztuka była nieopracowana i to mnie jakoś zaintrygowało, żeby no po prostu to była ziemia nieznana, nie było wiadomo, co gdzie jest, jakie są projekty. Wiele z tych rzeczy, z jego pomysłów nie zostało zrealizowanych, ale same wizje, nawet takie świstki na papierze, no były na tyle frapujące, że uważałam, że trzeba każdy z takich artefaktów, każdy z takich świadectw jakoś zachować. Najpierw powstał ten pierwszy tom, Małopolska, później stopniowo inne regiony, ten podział jest spowodowany no, trybem finansowania na ogół. Bardzo jest trudno zdobyć na takie niszowe publikacje finanse, ale jest na ogół są starania wobec urzędów marszałkowskich bądź władz samorządowych jakichś. Stąd ten podział na regiony trochę sztuczny niekiedy, no, ale to się udaje sprzężyć z jakąś promocją danej części kraju. Te cztery tomy się już ukazały. Pierwszy tom jest dawno wyczerpany, ale można go ściągnąć w PDF-ie, jest w sieci. Natomiast te trzy tomy są w tej chwili w sprzedaży, a tom ostatni jest w opracowaniu i mam nadzieję, że będzie jeszcze w tym roku się ukaże w grudniu. To jest zdjęcie, które chciałam Państwu pokazać, które pamiętam jeszcze z czasów studiów, jak nam pokazywano. To jest taka ekipa, to są lata wczesne 50. chyba, czy nawet późne 40. Profesor Tadeusz Chrzanowski, Andrzej Kornecki, trzecia osoba, nie pamiętam. To jest ekipa katalogu zabytków sztuki w Polsce, właśnie na inwentaryzacji gdzieś na prowincji. Jak widziałam takie zdjęcia, to zawsze sobie myślałam, Boże, że też im się chciało po takich wertepach gdzieś jechać na jakąś wiochę, żeby znaleźć jakąś monstrancję, czy tam jakieś puzdereczko i że to, nie, no historyk sztuki powinien się zajmować, nie wiem, Leonardem, no tak myślałam jakby studentka. Chciałam pisać eseje o Van Goghu, o Rembrandcie, a nie zajmować się takimi, prawda, natomiast z czasem
wiecie Państwo, no człowiek dojrzewa, zmienia swoje poglądy, także dorośleje trochę. Z czasem zrozumiałam, że to jest główne wyzwanie i to jest też główna przygoda. To znaczy my no, jesteśmy, taką mamy kulturę, jak los nam pozwolił, jaki był potencjał w tym kraju, w tym społeczeństwie. I no, obowiązkiem jest zdać sobie sprawę z tego, co mamy, a my często nie wiemy, co mamy. Naprawdę nie wiemy. Mamy różne skarby, perły, o których nie wiemy, nikt tego nie opracował. I to jest jak gdyby nasz główny obowiązek. Tak wyglądały te książeczki katalogu zabytków sztuki w Polsce. One dalej nie obejmują całego kraju, a te, które były wydane wcześniej, to już dawno są zdezaktualizowane, ale tam są takie dosyć oschłe opisy, bardzo zagęszczone, są czarno-białe zdjęcia, ale to jest skarbnica dla historyków sztuki, zwłaszcza sztuki dawnej. No bez tego katalogu po prostu się nie można poruszać po obszarze badawczym. Z czasem one się zaczęły robić coraz bardziej efektowne, ostatnio nawet kolorowe zdjęcia na jakichś wkładkach. W każdym razie to jest takie najbardziej podstawowe narzędzie naukowca w dziedzinie historii sztuki. I pomyślałam sobie, że chyba Nowosielski zasługuje też na coś takiego. Pierwsze moje takie podejścia do zbadania jego twórczości, przede wszystkim właśnie sakralnej, to były te dwie publikacje. Ja pisałam w ogóle prawie wszystkie polskie numery tego czasopisma, może ktoś z Państwa je pamięta, Wielcy Malarze, także XIX-wiecznych artystów, ale tam była taka pierwsza próba pokazania Nowosielskiego równocześnie sakralnego i świeckiego, bo mnie zawsze zależało, żeby pokazywać to razem, żeby pokazać tę osmozę i to, jak bardzo jedno skrzydło wpływa na to drugie skrzydło, prawda, twórczości. I w tym albumie z 2006 roku po raz pierwszy niektóre z tych obiektów zostały sfotografowane, między innymi cerkiew w Lourdes, gdzie znak nas wysłał razem z fotografem Markiem Gardulskim. Specjalnie bardzo jestem im wdzięczna na dokumentację fotograficzną i gdzie niektóre z tych realizacji zostały w ogóle po raz pierwszy zreprodukowane, pokazane i tam też się ukazał w aneksie taki bardzo podstawowy, skrócony katalog projektów i realizacji sakralnych Nowosielskiego. I już robiąc ten katalog na potrzeby takiego jednotomowego albumu, zdałam sobie sprawę, że to dopiero jest początek tych badań, że to jest ledwie dotknięcie, dlatego że to zresztą i lektura, i pisanie tego katalogu było sprawą bolesną, bo tam co chwilę było zniszczone, zniekształcone w konserwacji, odrzucone przez parafian, nie przeszło przez komisję, prawda, i tak dalej, a on ciągle tworzył, on ciągle coś proponował, on ciągle projektował, był szalenie pracowitym artystą. Więc jak gdyby ta część tej spuścizny, taka wirtualna, niezrealizowana, ale jednak poczęta jakoś w umyśle i wyobraźni malarza, też jest równie cenna. No ale żeby zabrać się serio do malarstwa Nowosielskiego, no trzeba się też przegryźć przez jego myśl. Także i to jest jak gdyby prostsze o tyle dla edytora, że no nie wiąże się z kosztowną produkcją i dokumentacją fotograficzną, więc najpierw postanowiliśmy w znaku zająć się właśnie tą spuścizną pisarską. Tutaj są dwie edycje biografii, ale pomiędzy są cztery tomy, w których udało się zebrać. Okazuje się wciąż, że nie wszystkie, bo ciągle wypływają jakieś niespisane wywiady czy zapomniane artykuły, ale teksty Nowosielskiego o sztuce, o Bogu, o duchu, o wszystkim niezwykłe, porywające, bardzo otwierające umysł. No właśnie, ale tak sobie pomyślałam ten wykład, że to będzie takie, skoro podsumowanie, to też taki wyraz wdzięczności, bo wydaje mi się, że trzeba przypomnieć różnych ludzi, którym zawdzięczamy wiedzę i też takie wyjaśnianie tego niezwykłego dzieła, jakie zostawił Nowosielski. To jest
profesor Mieczysław Poremski, wybitny historyk sztuki, nieżyjący, który był takim moim mistrzem zawodu i nie tylko. Jak gdyby od niego usłyszałam pierwszy raz o Nowosielskim malarzu, wykładał. Znał Nowosielskiego od czasów wojny, razem studiowali w Kunstgewerbeschule i przez całe życie próbował wprowadzić jako taki człowiek światowy dosyć i bywający na różnych międzynarodowych imprezach jako juror, usiłował wprowadzić Nowosielskiego do świata sztuki europejskiej, światowej. To jest zdjęcie na wernisażu wystawy w Musée Galliera w 1968 roku w Paryżu. Tam niestety wystawa przemknęła troszkę tak bokiem. Był na otwarciu André Malraux, który przebiegł podobno przez wszystkie sale. Zatrzymał się na chwilę przy Hasiorze, no bo to był właśnie pop art, to było coś, co mu dźwięczało znajomo. Przemknął, a na wernisażu wzniósł toast za prawdziwą granicę, to pamiętajmy, że to była Europa jakby środkowa, czyli nie Zachód, że powiedział, że prawdziwą granicą Europy jest granica łacińskiego języka. No więc tym samym Nowosielski znalazł się znowu za burtą. Tutaj kilka zdjęć z profesorem Poremskim. Chciałam, żeby jego obecność tutaj wybrzmiała, bo jest takim patronem trochę tych moich badań i tych moich poszukiwań. I do końca życia był bardzo wierny Nowosielskiemu. A tutaj mamy, właśnie, tu jest Poremski, to jest późniejsza druga grupa krakowska z całym środowiskiem niebywałym. Tu mamy Nowosielskiego, jego żonę Zofię Gutkowską, jest Mikulski, jest Maziarska, jest Rosenstein, jest Tchórzewski, jest Brzozowski, jest Kantor, jest Jaremianka, jest Wróblewski, no, jest Kraupe-Świderska, cały Olimp. I właśnie to środowisko, które także wyrosło z Teatru Podziemnego Tadeusza Kantora, w którym Nowosielski co prawda nie uczestniczył, tylko jako widz, ale jednym z aktorów był Mieczysław Poremski tutaj na premierze Balladyny. On tam występował w roli takiego komentatora słowackiego. Do końca życia tutaj na wystawie w Zachęcie towarzyszył Nowosielskiemu. Jego książka o Nowosielskim, która zbiera takie eseje z punktu widzenia przyjaciela, bliskiego bardzo człowieka, jest według mnie najwybitniejszą książką o Nowosielskim, jaka powstała do tej pory. Ja miałam zaszczyt pisać tam posłowie do tej książki o ich przyjaźni i właśnie wtedy, pisząc to posłowie, sobie zdałam sprawę, że chciałabym już jakby sama swoim głosem coś powiedzieć o Nowosielskim, że już do tego dojrzałam, że już nie będę komentować cudzych jakby egzeges i ekfras, a spróbuję sama coś pomyśleć. To był rok 2003. Więc profesor Poremski. Tutaj duszpasterz akademicki krakowski, niektórzy go pamiętają, ojciec Jerzy Andrzej Kłoczowski, ciągle aktywny, ale no już nie jest duszpasterzem. Ja w latach studenckich byłam związana z duszpasterstwem dominikańskim Beczka, a ojciec Kłoczowski jest historykiem sztuki. Pisał doktorat u profesora Lecha Kalinowskiego, nie ukończył go, bo usłyszał głos powołania i jak gdyby porzucił pracę historyka sztuki, chociaż miał jeszcze potem jakieś publikacje, no ale zachował taką wrażliwość wielką. I on mi wtedy zaczepił mnie i powiedział, co słyszałem, ty historię sztuki studiujesz, to poczekaj, ja ci przyniosę taką książkę, może cię zaciekawi. I przyniósł mi właśnie to pierwsze wydanie Rozmów Podgórca. I to był jakiś niezwykły dla mnie, nie chcę powiedzieć przełom, ale no bardzo ważny moment. Ja wtedy z tej książki zrozumiałam, nie wiem, może połowę, jedną trzecią. Ale mam ten egzemplarz do tej pory, taki zakreślany, zmiętolony. I zobaczyłam jakby obszar, przestrzenie tej myśli artysty. I może dlatego, że to było na samym początku
jeszcze przed moim zajmowaniem się Nowosielskim profesjonalnie, to mi się tak utrwaliło, że zawsze już odbierałam jego sztukę głównie w kontekście teologicznym. Zawsze on był dla mnie malującym teologiem bardziej niż malarzem, który ma jakieś dziwne duchowe potrzeby i zainteresowania. Postacią, która bardzo wiele w tym moim zajmowaniu się Nowosielskim i uczestniczyła, i bardzo, bardzo wiele jej zawdzięczam, jest pan Tadeusz Różewicz, który mnie zaprosił kiedyś, żeby mi przekazać listy, jakie wymieniali z Nowosielskimi, i poprosić o ich zredagowanie. I już decydując się na pisanie biografii, jeździłam kilkakrotnie do pana Tadeusza rozmawiać o Nowosielskim, i jemu i tym rozmowom ta książka i moje późniejsze badania zawdzięczają dużo więcej niż tylko tytuł, chociaż tytuł też, Nietoperz w świątyni, to jest cytat z tekstu bardzo pięknego, poetyckiego tekstu Różewicza o notatki do Nowosielskiego, o tym, że jest to malarz rozdarty między miłość ziemską i niebiańską i czasem przypomina anioła, a czasem nietoperza wiszącego pod sklepieniem świątyni. Ta ich przyjaźń, zresztą niezwykła zupełnie, no, znalazła wyraz w listach, między innymi, które też miałam szczęście redagować dla wydawnictwa literackiego. Tutaj w kilku takich sytuacjach, i tutaj właśnie w czasie jednej z moich rozmów, to był jakiś rok 2007, może 2008, pan Tadeusz mi tu na ścianie część, niewielka część jego kolekcji wspaniałej, a tutaj próba samego pana Tadeusza malarska. Ten obrazek się nazywał Wolna Ukraina. No właśnie, to są te listy. A tutaj, żeby powiązać te wszystkie niteczki, to, no, to był taki krąg osób wzajemnie się inspirujących i wspierających. W tej chwili redaguję listy między właśnie tymi dwoma panami. To jest kilkaset listów z lat 47-2012, 75 lat, kilka epok. Powinno się to ukazać w tym roku, bo wydawnictwo dostało dofinansowanie, ale nie wiem, jest to rok Nowosielskiego, który jest poza tą grupą, no ale może się uda. To są zdjęcia z Biennale w Wenecji w 1964 roku, gdzie obaj panowie się spotkali, a to są zdjęcia niedługo przed śmiercią profesora Porębskiego, kiedy odwiedził go Różewicz i w Ustroniu i dyskutowali nad redakcją tomiku Nożyk profesora, który jest, no, jak gdyby dedykowany Porębskiemu. Nożyk profesora to był taki mały nożyk jego z obozu w Sachsenhausen, który zrobił z jakiejś poręczy, i on tam odgrywa pewną rolę dramatyczną w tej książce Różewicza. Jeszcze jedna postać niezwykła zupełnie, profesor Ryszard Przybylski. Ja tu cytowałam już kiedyś wspaniałe jego słowa w listach do Różewicza o Nowosielskim. Już tutaj nawet przygotowałam te cytaty, ale już nie będziemy. O tym monasterze może chwilkę przeczytam, bo to jest list Przybylskiego do Nowosielskiego. Momencik. Przybylski się zaoferował Nowosielskiemu, że chciałby kupić od niego obraz jakiś, no i dostał ten obraz. I właśnie pisze tak: od 10 chyba dni pana obraz znalazł, najpierw tam dziękuję bardzo tak za wile i dowcipnie, a potem pisze tak: od 10 chyba dni pana obraz znalazł się w moim życiu i zaczął je kształtować, to znaczy wydobywać ze mnie moje własne doświadczenie. Potem przyjdzie pora na wartości, które przerastają mnie i mój świat, mój czas i nawet czas mojej wspólnoty. Obraz przeniósł mnie w czasy dzieciństwa. U nas na Wołyniu, kiedy w pobliżu nie było kościoła, na nabożeństwo niedzielne jeździło się do cerkwi. Były to świątynie chrześcijańskie i to wystarczyło, aby się czuć tam jak u siebie. Błogosławię Boga za to, że wychowałem się na Wołyniu. Z tej ziemi wyniosłem poczucie jedności chrześcijaństwa, zrozumienie bogactwa jego obrządków, radość z różnorodności jego form.
I później w kolejnym liście pisze tak. Pana monaster jaśnieje na ścianie mego pokoju jak światło z tamtych lat, lat naturalnego, oddolnego ekumenizmu. To jest ten naddatek, który wnoszę do obrazu z mego życia. Mieści się on w tym, co zostało przez Pana namalowane, w kolorowym pięknie chrześcijańskiego życia tu na ziemi. A ten oddolny ekumenizm, skoro był, to i będzie. Może w instytucjach nie, ale w sercach na pewno. Monaster jest najpiękniejszy wieczorem przy świetle lamp. To jest zasada i ja ją nawet rozumiem. No i tam jeszcze jest dalej, ale to już nie mamy dzisiaj chyba na to czasu. W każdym razie no, ten zachwyt jakby i taka adoracja wręcz Przybylskiego, tego malarstwa, on napisał kilka bardzo pięknych tekstów o Nowosielskim. No też jakoś naprowadziła mnie na niektóre tropy i była bardzo inspirująca. I jeszcze jedna postać, krakowska, może mniej znana, ale która zaważyła na mojej decyzji zajęcia się tym katalogiem. Otóż to jest profesor Paweł Taranczewski, syn Wacława, malarz, ale także filozof. Tutaj na wernisażu, kilka miesięcy temu, wernisaż pięknej jego wystawy w Galerii Pryzmat w Krakowie. Umysł ścisły i on napisał recenzję, publikujący teksty także o sztuce, i on napisał recenzję z tej książki zielonej Porębskiego o Nowosielskim. Recenzję dość krytyczną, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Przeczytam Państwu fragment. Kończąc lekturę czuję niedosyt. Dlaczego krytyk, historyk i teoretyk sztuki tej miary co Porębski, towarzysząc niemal przez całe życie wielbionemu przez siebie artyście, napisał o nim tak niewiele? Dlaczego już jako profesor UJ nie zmontował zespołu badawczego, którego wysiłki zaowocowałyby monografią Nowosielskiego, malarza, pisarza, teologa? Tej pracy za Mieczysława Porębskiego nie wykona nikt, bo nikt nie znajdzie się w intymnej bliskości artysty takiej, w jakiej pozostaje profesor. Przyjdą inni, młodsi, ale ich spojrzenie, ich horyzont i język będą już nie takie. Niepowtarzalna szansa, jaką miał Mieczysław Porębski, nie została wykorzystana do samego końca. Tym bardziej książka jego, stawiając drogowskazy i przecierając szlaki, zaprasza do przeprowadzenia gruntownych i zarazem szeroko zakrojonych badań twórczości Nowosielskiego, do przełożenia podziwu na pracę ducha. Pomyślałam sobie, że przynajmniej spróbuję. To znaczy, że chciałabym przekuć ten mój podziw na coś konkretnego. No i właśnie tak narodził się pomysł tej serii. Ja często używam, opowiadając o pracy nad tym katalogiem, liczby mnogiej. Nie dlatego, że to jest pluralis majestaticus i jakieś wzdęcie godnościowe, tylko Państwo sobie na pewno zdajecie sprawę, że tego typu opracowania to jest niemożliwe do wykonania w jedną osobę. Więc to jest cały zespół bardzo oddanych ludzi, którzy się częściowo zmieniają. Na przykład fotografowie się zmieniają, czasem adiustatorzy, ale sama bym na pewno tego nie dokonała. I chciałam Państwu ogólnie omówić te tomy, zatrzymując się na różnych przygodach, które mnie po drodze spotkały przy pracy nad tymi tomami, dlatego że no nie ma co omawiać tak rozdział po rozdziale, bo to Państwo możecie zawsze sobie przeczytać, doczytać. Pierwszy tom. Myśmy w ogóle robiąc ten pierwszy tom nie wiedzieli, że to się tak rozrośnie, jakby to była taka próba. Kiedy ta moja biografia Nowosielskiego dostała jakieś nagrody, tam mnie zaproszono była taka akcja Książka i Róża w maju, Urząd Marszałkowski kupował jakąś jeden wybrany tytuł i ofiarowywał go różnym instytucjom, bibliotekom. I pewnego razu wybrano to moją biografię, musiałam iść do Urzędu Marszałkowskiego i podpisać 200 egzemplarzy książki. Tam siedziałam, podpisywałam, panie mi przynosiły kawę. I jedna z pań mówi, a może pani coś dla nas napisze? Ja mówię, no chętnie, ale co? No jaka dziedzina Nowosielskiego jest nieopracowana? No więc powiedziałam, że sztuka sakralna. I to była właśnie pani Agnieszka Szpala, z którą
której konsekwencji i takiemu zmysłowi praktycznemu zawdzięczam bardzo wiele. Ona w końcu założyła własne wydawnictwo, które na przykład ten ostatni tom już wydało, jak się odbijałyśmy od różnych drzwi w poszukiwaniu funduszy. Także ona właśnie mówi, no wie pani, ja tutaj pracuję w tym Wydziale Kultury i robię jakieś festiwale pierogów czy kapusty. Ja bym chciała coś zrobić bardziej przydatnego jakby i sensownego. I tak powstał ten pierwszy tom i on wyznaczył jakby szatę i poziom edytorski całości. To jest tak, że jak studiowałam, to jeden profesor nam mówił, proszę państwa, nie kupujcie albumów, tylko książki naukowe, bo albumy to obrazki, a tu macie bibliografię, przepisy, historię, z tego się trzeba uczyć. A drugi profesor nam mówił, proszę państwa, trzeba mieć odwagę badawczą, kontakt z dziełem sztuki, oglądajcie zdjęcia, oglądajcie te i samodzielnie. To nie może, książki, prace nie mogą być książkami odpisywanymi z książek. Są takie prace, że autor nie wychodzi z biblioteki i w ogóle się nie styka z dziełem sztuki. No i ja chciałam jak gdyby te dwie sprzeczne recepty na bycie historykiem sztuki połączyć. To znaczy, żeby to było rzetelne, historyczne opracowanie o charakterze inwentaryzacyjnym, gdzie będzie historia obiektu, bibliografia, a równocześnie, żeby to była maksymalnie efektowna i jak gdyby kompletna dokumentacja fotograficzna, no i żeby były też różne cytaty, żeby to było przyjazne w czytaniu. No przynajmniej tak się staram, żeby te tomy wyglądały i one mają jednolitą jakby szatę graficzną. Tutaj na skrzydełkach jest zawsze mapa regionu i są zaznaczone te miejsca, gdzie są obiekty. No jest biogram mój, tutaj jest fotografa akurat. Także tutaj gdybyśmy wiedzieli, że to tak się dalej rozwinie, dalibyśmy też oczywiście plan Krakowa z umieszczeniem kolejnych obiektów. To był tom drugi i tutaj była troszkę akrobacja taka logistyczna, bo to były trzy województwa, więc to były rozmowy potrojone z wszystkimi urzędnikami, z wszystkimi wydziałami, licencje, sublicencje. No ale się udało i właśnie teraz wróciłam, w sobotę była promocja w Supraślu tej książki do druku, dlatego że ona się dość szybko wyczerpała, pierwszy nakład i teraz z okazji Roku Nowosielskiego wydawca Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotację i mogliśmy wydrukować drugi jakby nakład tego pierwszego wydania. Także tutaj mamy Podlasie, Warmię i Mazury, Lublin i tutaj mapka jest szczególnie była trudna do stworzenia, żeby jakoś to ująć. Tu zresztą niestety gdzieś połowa tych adresów to są tylko lokalizacje zamierzone, ale gdzie nic już nie ma, bo albo wyrzucono, albo nie zrealizowano, no ale są zaznaczone, bo tam były jakby pomyślane przez malarza. Trzeci tom, który ukazał się rok temu dokładnie, to jest Nowosielski na Śląsku. I tutaj mamy także mapę. I to są właściwie tylko trzy miasta, ale to są wszystko duże obiekty. Jest Jelenia Góra, taka wczesna realizacja razem ze Stalony Dobrzańskim. Jest Wrocław i są Tychy. We Wrocławiu w trzech świątyniach są dzieła Nowosielskiego i to są duże, duże obiekty. Tutaj tylko pokazuję, że też dużą przyjemnością jest moment wybierania okładki. Taki wariant rozważaliśmy, ale ten róż jednak jak się tak zestawi grzbiety wszystkich, to nie komponował się najlepiej, więc wybraliśmy tą żółtą właśnie ikonę Wskrzeszenia Łazarza. Tutaj jeszcze inne były pomysły. To jest tom, który ukazał się na setne urodziny profesora pod koniec grudnia zeszłego roku. Setne urodziny były 7 stycznia, Warszawa i Mazowsze. I tutaj właśnie mamy plan Warszawy. Zastanawialiśmy się nad tytułem, ale jednak jest Sochaczew, jest Izabelin. Wesoła, jak malował tam Nowosielski, także była poza granicami Warszawy
I jeszcze więc jest to tytuł taki rozszerzony, Warszawa i Mazowsze. A tu jest ekipa właśnie, ekipa na, tak jak tam było to zdjęcie, tu sobie zrobiliśmy takie zdjęcie. To jest właśnie pani Agnieszka Szpala, która jest takim dobrym duchem i superwizorem tej edycji. Wszystkie moje jakieś szalone pomysły i lewitacje tak sprowadza na dół, na ziemię, ale czyni je realizowalnymi, o, powiedzmy tak. Pan Marian Cużydło, który był wspaniałym fotografem w pierwszym tomie, niestety potem się bardzo rozchorował i już zwłaszcza na Podlasie daleko nie mógł jeździć i wymieniliśmy fotografów. I Ania Szczepańska, która była tam redaktorką i korektorką. Także taką ekipą jeździliśmy sobie po kraju, pan Marian Cużydło. I no, fotografowie są niezwykle tutaj ważni. To jest jak gdyby główny, mam wrażenie, atut tych publikacji, że my po prostu je pokazujemy. To jest pan Marian Cużydło przy pracy nad pierwszym tomem, tutaj Grzegorz Eliasiewicz przy pracy nad tomem trzecim i drugim, a tam są jego zdjęcia. A tutaj Kasia Kural, z którą inna wersja zdjęcia plakatowego, z którą współpracuję w tej chwili i z którą bardzo się cieszę. Za 4 dni lecimy do Lourdes na dokumentację fotograficzną do ostatniego tomu katalogu. Właśnie, bo ostatni tom katalogu zamierzony to jest Lourdes, Biały Bór i ikony ze zbiorów prywatnych. To są dwa duże obiekty, Lourdes i Biały Bór, i tych ikon jest bardzo wiele. Ja zawsze na każdym wykładzie apeluję, jeśli ktoś z Państwa wie o jakimś dziele sakralnym Nowosielskiego w zbiorach prywatnych, bardzo proszę o wiadomość. Ja nie muszę znać szczegółów, adresów, potrzebuję tylko dobre zdjęcie, no i taki opis elementarny, czyli wymiary, data, technika, jeśli data jest. Także no, jest wtedy szansa, że jeszcze się zdąży umieścić to dzieło w tym katalogu. Chociaż ja nie mam złudzeń, że jak nawet wydam ten piąty tom, to że to będzie wyczerpane, dlatego że ciągle wypływają różne projekty. I będzie tam też taki w tym ostatnim tomie rozdział remanentowy, gdzie będą projekty do obiektów omówionych w poprzednich tomach, ale które wypłynęły później. Pokażę Państwu na koniec kilka takich właśnie możliwości. I teraz każdy z tomów ma taki podział, że w pierwszym rozdziale mówię o związkach artysty z danym regionem i o tradycjach wschodnich w danej prowincji właśnie. W drugim rozdziale mówię o dziełach świeckich artysty w danym regionie, w muzeach i w kolekcjach prywatnych. To troszkę tak dołączyłam do tego katalogu sakralnego, ale to było przemyślane i świadome, bo strasznie mi zależało, żeby pokazać też w tym kontekście sztukę świecką. To znaczy chociaż te obrazy właśnie muzealne i z kolekcji, żeby pokazać przykład taki, jak jemu się ten język ikony tłumaczy także i wybrzmiewa w tym malarstwie świeckim. No i tutaj no w Małopolsce to można bez końca o związkach artysty z regionem, prawda? Ale starałam się tutaj jakieś nowe wiadomości także zawrzeć. Tutaj jest metryka Nowosielskiego. Tu omawiam też przy tej okazji większe, jakieś ważniejsze wystawy. To w 1994 roku wystawa przeniesiona z Zachęty i z Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie była rok wcześniej, aż po jego nagrobek w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim. No i tradycje w danym regionie. No u nas... W Małopolsce to przede wszystkim właśnie to malarstwo Fundacji Jagiellońskich, czyli to jest kaplica fundowana przez Kazimierza Jagiellończyka, kaplica świętokrzyska na Babelu, zupełnie niezwykła, którą Nowosielski oczywiście znał. To jest także cerkiew jego dzieciństwa, czyli ikonostas projektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego i Jana Matejkę. Ikony wykonał Rossowski, uczeń Matejki. Kilkanaście lat temu odbudowano ten, zrekonstruowano właściwie ten ikonostas po zniszczeniach.
To są także kolekcje muzealne ikon, tutaj wnętrza Muzeum Galerii Sztuki Cerkiewnej w Pałacu Biskupa Ciołka, gdzie jest także zamówiona przez Muzeum Narodowe w 1974 roku ikona Paraskewi, która nawiązuje do ikony także tej świętej z XV wieku, będącej w zbiorach Muzeum Narodowego. No, Małopolska to są także cerkiewki. Nowosielski malował, jak sam mówił, że to są ikony cerkwi. To jest cerkiew w Mochnaczce, gdzie pojechaliśmy, którą malował także Nikifor. Tu też takie małe nawiązanie, także Łemko i oni nawet wystawiali dwa razy razem. Były wystawy wspólne dzieł Nikifora i Nowosielskiego. To także wędrówki na Podhale, gdzie na Harendzie Krakowska Akademia Sztuk Pięknych ma taki dom pracy twórczej i tam wyjeżdżają profesorowie na plenery ze studentami, a Nowosielski lubił te tereny i chodził tam także na różne wycieczki. W tomie drugim, podlaskim, no, tradycje wschodnie to jest między innymi zrekonstruowana, odbudowana cerkiew w Supraślu, którą w momencie, kiedy ją odbudowywano, był tam Nowosielski i on, była cała dyskusja, jakie hełmy na wieży zainstalować. On proponował jednak wcześniejsze, prawda, nie takie barokowe. Także no, po zniszczeniu, po wysadzeniu w powietrze z niezwykłych polichromii pozostały takie szczątki, które są eksponowane tam w Muzeum Ikon w tej chwili. No, ta ściana wschodnia to jest także niezwykła kaplica świętej Trójcy na Zamku Lubelskim w Lublinie. No i bardzo żywe wciąż prawosławie na Podlasiu. To jest teren, gdzie ta grupa społeczna ma jak gdyby największą reprezentację w Polsce. To są także bardzo bolesne karty, tradycja wschodnia na tych terenach, burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie, taka czarna karta II Rzeczypospolitej, czy akcja Wisła, ta mapka zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie, pokazuje jak daleko od ojcowizny wygnano i rozgoniono Łemków i Ukraińców po całej Polsce, po tak zwanych ziemiach odzyskanych. No i takie niechlubne karty z naszej historii, jak obóz w Jaworzu, gdzie no, zginęło wielu Ukraińców. Związki Nowosielskiego z tym terenem, tutaj z profesor Ireną Sławińską w galerii Kulu. On jeździł na Kul często, miał tam wykłady, miał przyjaciół. Projektował także, jak wiadomo, polichromię do kościoła akademickiego, która nie została zrealizowana. Za to zrealizowany został ikonostas dla kaplicy grekokatolickiej przy kościele seminaryjnym w Lublinie. Tu właśnie Nowosielski w czasie tej wizyty, kiedy go malował, dyskutuje z klerykami. Śląsk. No, tradycje wschodnie na ziemiach śląskich to było wyzwanie, żeby je odnaleźć, ale oczywiście są też takie, zwłaszcza te w historii najnowszej, po II wojnie światowej, gdzie przesiedlono na te ziemię właśnie Łemków i Ukraińców. Natomiast okazało się, że są, jest bardzo piękna kapliczka w Sokołowsku, zbudowana w 1901 roku. Tam było takie słynne uzdrowisko przeciwgruźlicze i przyjeżdżali poddani cara, prawda, prawosławni, i ta kapliczka pełniła rolę takiej kaplicy dla pacjentów. Cerkiew ją odzyskała jakieś 20 lat temu, wyremontowała, bo tam później w czasie wojny i po wojnie to tam było wszystko, i prosektorium, i jakaś prywatna willa, i no, bardzo było zdewastowane. I tam wystrój zrobił jeden z uczniów Nowosielskiego, pan Michał Bogucki. Jest tam wielka, tak bardzo jakby pod Nowosielskiego, dedykowana Nowosielskiemu jest ta polichromia, i jest tam wielka scena sądu ostatecznego, gdzie w grupie zbawionych wśród twórców jest
właśnie Adam Stalony Dobrzański, Fra Angelico, Dante, brat święty Albert Chmielowski i mistrz Jerzy z pędzlami w ręku. Tutaj Norwid jeszcze, Petrarka, nie pamiętam wszystkich. No, tradycje wschodnie na ziemiach śląskich to także te wszystkie świątynie, które niby prawosławie dostało do użytkowania, ale w takim stanie, po niemieckie zburzone, kościół świętej Barbary, który obecnie pełni funkcję katedry prawosławnej, odbudowany, wyremontowany siłami właśnie wspólnoty prawosławnej. Związki artysty z regionem to także różne wizyty, plenery. Ten obraz po prawej powstał na plenerze w Bolkowie na Dolnym Śląsku, gdzie był Nowosielski i ten plener już obrósł całą mitologią. Ja tam cytuję w tym tomie śląskim różne wspomnienia Henryka Wańka, między innymi bardzo zabawne o tym, jak tam było i czym się zajmowali. Nowosielski był na tym plenerze z żoną i z pieskiem, słynną Magdą Jamnikiem. No i ten obraz ze zbioru Muzeum Miejskiego w Tychach figurował jako pejzaż z cerkwią. I po prostu po datach udało mi się namierzyć, kiedy on dokładnie został namalowany, no i udało się odnaleźć prototyp, czyli kościół świętej Jadwigi w Bolkowie. W Bolkowie zresztą powstało więcej obrazów, także taki obraz ruin zamku czy rynku. No właśnie, tradycje wschodnie w tomie warszawskim z tego pierwszego rozdziału to jest też trudny temat, dlatego że na tych ziemiach, na Mazowszu i w Warszawie, no, prawosławie było religią okupanta, jak gdyby, zaborcy, prawda? Więc trzeba było je w okresie międzywojennym odczarować trochę. Tutaj mamy Sobór Aleksandryjski w Warszawie, który został zburzony, a tak wyglądał Pałac Staszica. Zawsze to zdjęcie robi na mnie wrażenie. To była cerkiew świętej Tatiany Rzymianki, którą przywrócił do pierwotnego, klasycystycznego kostiumu Marian Lalewicz dopiero w latach 20. Ale było prawosławie w Polsce, które nawiązywało do tradycji I Rzeczypospolitej, obojga narodów, do korzeni takich jak gdyby bardziej swojskich, niezależnych od patriarchatu moskiewskiego. I taką postacią był metropolita Dionizy Waledyński, który odrodził jak gdyby wbrew tej niechęci społecznej polskie prawosławie i zbudował kilka niezwykle ważnych instytucji, drukarnię w Warszawie, która wydawała mnóstwo światowych książek i między innymi założył także Wydział Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim, który był takim po Instytucie Świętego Sergiusza w Paryżu drugim żywym i ambitnym ośrodkiem w Europie teologii prawosławnej. I sprowadzał tam wykładowców i profesorów z całej Europy. To było jak gdyby bardzo, bardzo ważna działalność. Pod koniec życia, już po wojnie odsunięty przez komunistów od cerkwi, został zesłany do Sosnowca. No właśnie, a tutaj związki Nowosielskiego z regionem, tutaj siedzi Nowosielski, tu metropolita Bazylii, to z początek lat 70. konferencja biskupów teologiczna. Nowosielski był ceniony i był zapraszany na różne konferencje, na rady takie teologiczne. A prawosławie na Mazowszu jest nadal żywe. Tutaj święto Jordanu, to zdjęcie sprzed półtora roku nad Jeziorkiem Czerniakowskim. No i świeżo wyświęcona, czy to ma być jutro chyba wyświęcenie dopiero, znaczy w niedzielę, wyświęcona cerkiew na Ursynowie. I kolekcje. Teraz przechodzimy jakby do drugiego rozdziału wszystkich tomów, czyli kolekcje muzealne. No, jeden z najpiękniejszych obrazów Nowosielskiego, Villa dei Misteri w Muzeum Narodowym w Krakowie.
tu, żeby pokazać Państwu artysta przy malowaniu, skalę wielkości tego obrazu, 5 metrów długości. Bardzo piękne kolekcje to są obrazy nie tylko z Muzeum Narodowego, ale także z galerii Andrzeja Starmacha i w Mocaku. W Mocaku znajduje się taka bardzo ciekawa ekspozycja. Jest to Biblioteka Mieczysława Porębskiego. Rodzina przekazała główny księgozbiór właśnie muzeum. Tam badacze, historycy sztuki mogą jak gdyby oglądać te książki, różne notatki profesora, i tej bibliotece towarzyszy także i depozyt, jakim jest jego kolekcja obrazów. Tam jest nie tylko Nowosielski, tu akurat na tej ścianie to są jego obrazy, ale tam jest bardzo ciekawa kolekcja. Kantor Mikulski, Tchórzewski, między innymi ta kolejka, o której profesor Porębski napisał cały duży artykuł na temat podziałów tutaj muzyczności tego obrazu. I są też rysunki. Ostatnio w czasie festiwalu Misteria Paschalia zrobiono takie oprowadzanie po wystawie drugiej grupy krakowskiej, bardzo ciekawej. Jak ktoś z Państwa nie widział, to bardzo warto ją obejrzeć. I jest też bardzo wiele rysunków, to są rysunki z okresu okupacji. Właśnie widać, że Nowosielski był takim od początku człowiekiem liturgicznym, jego szalenie, ta strona wizualna, estetyczna, rytualna obrzędów interesowała, fascynowała i bardzo często rysował te szaty, projektował później. W rozdziale śląskim no to mamy Muzeum we Wrocławiu, wspaniała kolekcja, duża, w tej chwili przeniesiona do pawilonu Czterech Kopuł, skompletowana jeszcze przez Mariusza Hermansdorfera. To jest akurat zamek w Lidzbarku Warmińskim, także są kolekcje z Olsztyna, Katowice, Muzeum Śląskie. To jest muzeum w tej chwili już narodowe w Lublinie, gdzie są dzieła twórców Grupy Krakowskiej i Nowosielskiego. No i galeria Andrzeja Starmacha w jeszcze pierwszej lokalizacji i ogromna wystawa, którą może Państwo pamiętacie, 20 lat temu zrobiono w Zachęcie. To była taka największa wystawa Nowosielskiego jeszcze za jego życia. I chcę zwrócić uwagę na sposób wieszania obrazów. Tam pokazywałam Państwu to zdjęcie czarno-białe profesora Porębskiego we francuskim muzeum na tle takiego świeckiego ikonostasu. Właśnie Porębski pierwszy zaproponował takie wieszanie tych obrazów świeckich, stykanie ich ze sobą krawędziami, i chociaż przedstawiają różne rzeczy, to one bardzo harmonijnie razem wyglądają. To widać, że to jest ten sam świat, ta sama estetyka, te linie płynnie przechodzą z jednego płótna na drugie i to bardzo dobrze wybrzmiewa. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest bardzo wiele, tu kilka przykładów, które... A ten obraz wspaniały to jest z prywatnej kolekcji Mariusza Hermansdorfera. Właśnie staram się też w tych katalogach docierać do prywatnych kolekcjonerów i pokazać to z kolei z kolekcji pana Jacka Łozowskiego, taka plaża bardzo piękna. To są cerkiewki z kolekcji Tadeusza Różewicza. No i też inne zbiory publiczne, to jest akurat Zachęta, czy Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie. W Warszawie były też takie miejsca jak to, czyli to był Pałac Prezydencki za prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie w przedsionku, jakby przed wejściem do kaplicy, były abstrakcje i cerkiewki Nowosielskiego. No, ale już ich tam nie ma. Są też takie realizacje. Willa w Konstancinie, państwa Sołtysińskich. I jedna z późnych realizacji Nowosielskiego, Pano nad basenem. Bardzo się ucieszył, że ktoś chce zamówić u niego monumentalne świeckie malarstwo i na takich deskach, to jest na segmentach kilku, namalował właśnie takie panie na plaży. Związek z regionem to także jego projekty scenograficzne dla teatrów. Było ich kilka bardzo ciekawych. Antygonę realizował i na Śląsku, i w Warszawie. Zachowały się projekty,
kostiumów i scenografii. To była realizacja akurat warszawska z Ewą Dałkowską w roli Antygony. We Wrocławiu wcześniej grała ją Maja Komorowska. I to były sztuki reżyserowane przez Helmuta Kajzara. To z kolei projekty kostiumów do sędziów, także w reżyserii Kajzara. Omówiłam pokrótce te dwa pierwsze rozdziały, jak to wygląda. Tak idę w poprzek tych tomów, żeby raczej pokazać strukturę każdego, całego pomysłu. A teraz chciałam Państwu pokazać kilka takich przykładów, no jakie przygody badacza spotykają przy takim, bo to nie zawsze jest tak prosto, że się jedzie i robi zdjęcie, opisuje i już, bo czasem się okazuje, że już tego czegoś nie ma dawno, albo jest tak naprawdę zupełnie inaczej. To jest na przykład kościół w Zbylitowskiej Górze, jedna z wczesnych, 57 rok, z wczesnych realizacji Nowosielskiego. I od razu powiem, że najbardziej wierne są stacje Drogi Krzyżowej. To jest w miarę rzeczywiście dobrze zachowany Nowosielski, konserwowany, ale już sceny na ścianie tęczowej, chrystologiczne, zostały trochę zniekształcone w konserwacji, a to, co się dzieje w prezbiterium, to ja nawet nie zamieściłam jedną małą fotografię. To już jest tak przerobione, że to naprawdę nie jest Nowosielski. No tutaj mamy stację Drogi Krzyżowej. Właśnie. I tutaj chciałam powiedzieć, że to tak, jak trzeba być uważnym. Ta realizacja nie była nigdzie, wiadomo było, że tam coś zrobił, ale nie była nigdzie reprodukowana. Pojechaliśmy z fotografem, zrobiliśmy wspaniale. Potem przeglądam zdjęcia i widzę, że przecież tu jest Melchizedek. I myśmy go nie zrobili osobno. Nie zrobiliśmy. Ja po prostu tego tam będąc nie widziałam. Już byłam tak szczęśliwa, że robimy te zdjęcia, jest pan fotograf, wspaniale. I trzeba się rozglądać, bo nigdy nie wiadomo, co w jakim kącie drzemie. No i wysłałam pana Mariana, on jeździł Hondą taką wspaniałą. Pojechał do Zbylitowskiej Góry zrobić specjalnie Melchizedeka. Bardzo pięknego króla. To jest taka scena ze Starego Testamentu, typologiczna jakby, która zapowiada Eucharystię. Tutaj druga ściana, no właśnie. I wiemy o tym dokładnie, co on malował, bo na przykład tam na sklepieniu to on w ogóle były jakieś stare rzeczy. To jest list do Jerzego Turowicza, który chciał, żeby jakiś dziennikarz francuski czy belgijski tam napisał artykuł o polskim malarstwie sakralnym, które wtedy przeżywało pewien taki boom, bo to było już po Odwilży. Pozwalano wreszcie może nie tyle budować kościoły, co odnawiać stare i wtedy wielu ciekawych malarzy było zaproszonych do opracowania wystroju zabytkowych starych kościołów. To był właśnie przypadek Nowosielskiego i Nowosielski tu tłumaczy Turowiczowi, jak dojechać tam i co on malował, co trzeba by sfotografować. No tak wyglądają te stacje. Tu oczywiście no, te wszystkie kinkiety to nieporozumienie w tych miejscach. Ściana tęczowa, no a ze scenami chrystologicznymi. I zachowała się dokumentacja tego, co malował Nowosielski na takich opracowaniach w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Te opracowania są niekiedy zbawienne, bo pozwalają nam, tam zresztą naprawdę fachowcy robili te zdjęcia wszystkie prawie robił profesor Tadeusz Szanowski właśnie, ten, który był tam na zdjęciu w bereciku i w okularkach, na tym pierwszym zdjęciu. On się wyspecjalizował i robił bardzo dobrą dokumentację fotograficzną. Tutaj jest ściana prezbiterialna właśnie z takim świętą Heleną i cudem krzyża. No a tutaj pokazuje, co z tego zrobiono, jak bardzo zniekształcono Nowosielskiego, także zachowując jedynie no, kompozycję, natomiast no, jakoś tak deformując bardzo. Podobnie święte inne z prezbiterium. Tu widać, że czasem, czy na przykład stygmatyzacja świętego Franciszka, która
Już w ogóle ten, kto to przemalowywał, nie rozumiał jakby idei Chrystusa Serafina ze stygmatami, bo skrzydeł nie ma, ale jest karykaturalny święty Franciszek. Banderole też zupełnie inaczej. Oczywiście to były juwenilia Nowosielskiego, to była wczesna realizacja, może nie jakoś bardzo wybitna, ale no została bardzo, bardzo zniekształcona. W kościele w Olszynach w ogóle prawie się nic nie zachowało, ale jest dokumentacja, tam był projekt Witolda Damasiewicza i Nowosielskiego. I tutaj możemy wypatrzeć jak gdyby po prostu pewne postaci nawet. Święty Dionizy Areopagita, no nie sądzę, żeby inni malarze takich świętych chcieli winkrustować w program ikonograficzny polichromii. Nowosielski bardzo często odwoływał się właśnie do świętych z pierwszego tysiąclecia, sprzed schizmy, do świętych, którzy byli wspólnymi świętymi wschodniego i zachodniego kościoła. Więc te rzeczy zostały przemalowane zupełnie, natomiast zachowała się do czasu, jak się okazuje, polichromia Nowosielskiego w tym takiej kaplicy polowej, zewnętrznej, gdzie było zesłanie Ducha Świętego i takie piękne oko opatrzności Nowosielskiego. I też postanowiłam, żeby dokładnie to sfotografować, wysłałam pana Mariana, on do mnie dojechał, bo tam na górze były właśnie jeszcze te gwiazdy takie i ja mówię, to proszę zrobić jeszcze parę takich dokładnie zdjęć tego. I on mi dzwoni, że gwiazd już nie ma. Tak było, a tak jest. Więc tam się zrobiła zresztą z tego, bo myśmy z larum podnieśli, bo to rzeczywiście była bardzo zniszczona polichromia i było opracowanie konserwatorskie, dokładne, co trzeba zrobić i tak dalej. I gospodarz zignorował zupełnie to opracowanie i dał nawet nie malarzowi, tylko jakiemuś tam panu, żeby tak odczyścił i żeby było ładnie. I podobno tam to już jakoś był przynajmniej program, nie byłam tam od tego czasu, żeby to przywrócić, nie wiem, czy to jest możliwe. W Jerzmanowicach nie ma już nic Nowosielskiego, to była taka realizacja, która miała pecha, bo on ją zaczynał, potem inny malarz przejmował, potem kazali jemu wrócić, konserwator i tak dalej. Zachowała się bardzo ciekawa, taka rozrywkowa trochę korespondencja między proboszczem a Nowosielskim i jest ona cytowana i przytaczana w tym tomie Listy i zapomniane wywiady wydanym w Znaku. Taka, no to jest nowożytny kościół świętego Bartłomieja w Jerzmanowicach, gdzie rzeczywiście Nowosielski w tych nowożytnych przestrzeniach może najmniej komfortowo się czuło jego malarstwo. On znakomicie wybrzmiewał w gotyku i w sztuce nowoczesnej. W architekturze nowoczesnej. No i no chciano to przemalować kilkakrotnie, nie podobało się. Jak kolejny raz parafianie zażądali, żeby to zamalować, no to znalazł się jeden radny, bardzo dzielny, który doprowadził do tego, że studenci konserwacji z ASP dostali jako prace dyplomowe przeniesienie tych malowideł, tych fresków na ruchome podłoże i one są w tej chwili przeniesione, zwinięte w rulonie, a parafianie mają to, co chcieli. Jest kaplica sióstr Jadwiżanek w Krakowie, przy Sławkowskiej, taka ukryta, wewnętrzna kaplica, gdzie jest taki krzyż płoski, bardzo ładny deezis, no i ewenement jest kielich, też bardzo się ucieszyliśmy, jak go znaleźliśmy, kielich Nowosielskiego, eucharystyczny. To są z kolei ikony od ojców dominikanów w Krakowie, które też wędrowały i udało się znaleźć ich jakby przeznaczenie. To był ikonostas na taki tydzień ekumeniczny w 65 roku. Przepraszam Państwa za tę chrypę.
One, te ikony wędrują, zresztą bracia często je wypożyczają tutaj na liturgii w Poznaniu. Najciekawsze chyba przygody były z tym niebieskim ikonostasem dla Orzeszkowa, zamówionym przez księdza Leoncjusza Tofiluka, który niestety nie spodobał się parafianom i ponieważ tam grozili w ogóle strajkiem, nieprzychodzeniem na nabożeństwa, nie chcieli, chcieli go wyrzucić, więc księdzu się zrobiło przykro i odesłał Nowosielskiemu. Profesor Stanisław Rodziński uważał, że to jest najwybitniejsze dzieło Nowosielskiego. Tutaj są zdjęcia odesłanych profesorowi w pudłach ikon. I ikony zawędrowały na Szpitalną, ale tam nie było miejsca i były różne próby dostosowania tego ikonostasu do tej przestrzeni. Tutaj widać szkicę Nowosielskiego. I on był eksponowany w różnych salach, ale nigdzie nie było takiego miejsca, żeby się cały znalazł, więc zmieniano ciągle układ tych ikon, edycje. To wszystko starałam się prześledzić przez pewien moment w takiej sali na parterze ze stropem był, ale tu się zmieściły tylko jedne carskie wrota, diakońskie wrota, więc ponieważ on był ciągle demontowany, montowany, to część ikon po prostu się gdzieś po drodze zgubiła. W końcu zawędrował w takiej formie do Kaplicy Wszystkich Świętych, czyli refektarza na drugim piętrze cerkwi. Tam się znajduje w tej chwili także. Ale przy pracach nad katalogiem jest też często wypożyczany tutaj w Muzeum Ikon w Supraślu, tutaj w BWA w Olsztynie. On trochę tak wędruje. Tak wygląda ikonostas w tej cerkwi, dla której był przeznaczony. I tu widzimy, dlaczego to pokazuje. Jest ważny przekrój tej cerkwi, że on jest taki trapezoidalny. I okazało się, że ten ikonostas był pierwotnie większy. A jeszcze jedną z ikon o zbliżonej kolorystyce cieszyła się właśnie parafia prawosławna, tylko ona była luzem jakby ikona. A robiąc dokumentację wiele lat wcześniej do albumów znaku, właśnie tam u państwa Sołtysińskich od tego basenu, oni byli kolekcjonerami, zapytałam, czy mogę zwiedzić ich kolekcję i chodzę i patrzę, raptem takie ukrzyżowanie, nigdzie nie reprodukowane, niezwykłe kolory, poprosiłam o możliwość fotografowania. I jak potem komponowałam katalog, ten album, no to umieściłam ten krzyż obok tej ikony, dlatego że no po prostu bardzo zbliżona estetyka, gama kolorystyczna. I potem napisał do mnie taki młody magistrant z Podlasia, który właśnie rozmawiał z proboszczem i dowiedział się, że ten ikonostas był większy, ale brakowało mu jeszcze jednej ikony i zapytał, czy nie ta cerkiew była pod wezwaniem w niebo wstąpienia, czy ja nie znam jakiejś ikony. I znałam akurat taką ikonę z jednej z galerii w Krakowie i jak zestawimy je, to zobaczcie Państwo, tu jest Ewa, a tu jest nowa Ewa, czyli Matka Boża, bo to jest Anastazis, wstąpienie do piekieł, Chrystus pierwszych wyprowadza z piekieł pierwszych rodziców, czyli Adam i Ewa. I pierwotnie ikonostas wyglądał tak. Udało się dzięki tym wszystkim badaniom, listom, rozmowom, jak pucel odtworzyć pierwotny wygląd ikonostasu. On oczywiście jest tylko tutaj wirtualnie, no ale po to też jest taki katalog na przykład, żeby zobaczyć to razem, bo ta ikona jest nadal u państwa Sołtysińskich w Konstancinie, ta ikona jest osobna, a ta jest w galerii. No ale tak to miało wyglądać. Tu mamy tak samo podobną sytuację. Ten ikonostas Nowosielski projektował dla cerkwi grecko-katolickiej w Krakowie. I tak do tego wnętrza, to jest kaplica świętej Doroty, gotycka, najstarsza część kościoła świętej Katarzyny w Krakowie u Augustianów, gdzie jak już pozwolono odprawiać liturgię grekokatolikom, no to oni, cerkiew nie uzyskała odrębnej osobowości prawnej, tylko miała być na przyczepkę przy kościele rzymskokatolickim, więc oni byli przygarniani, często upokarzani, te klucze ginęły,
to było bardzo niekomfortowe. No i tam było o tyle komfortowe, że zakonu Augustianów tam wtedy nie było, bo był zawieszony. Więc pasował ten ikonostas po prostu do tej przestrzeni i zachowało się kilka projektów. No a jak tak wygląda, bardzo piękne, dość rzadki taki plastyczny i złoty nimb Chrystusa. No i gdy odzyskali tę cerkiew, no to ten krzyż się tu nie mieścił. W głównej cerkwi no, musiał być ten Matejko ze Stryjeńskim, więc umieszczono ten ikonostas w takim sklepiku przycerkiewnym i różni starsi wierni bardzo ubolewali, wyżalali mi się nawet, że myśmy się w takich ciężkich czasach modlili przed tamtym ikonostasem, a teraz w takiej poniewierce. I na szczęście właśnie niedawno, kilka miesięcy temu, ten sklepik całkiem, znaczy wcześniej, ale poświęcono jako taką kaplicę odrębną. Na ścianach wiszą ikony z ich zbiorów, mają ich bardzo dużo. Poświęcił ksiądz biskup z Przemyśla tę kaplicę i jest takie nowe miejsce, nowe nowosielskie miejsce na mapie Krakowa. Bardzo warto tam wejść, to jest na Wiśnej, naprzeciwko dawnej redakcji Tygodnika Powszechnego. Pierwsza salka na prawo przed głównym wejściem do cerkwi. No właśnie, weraikon, taki maleńki, do kaplicy w Zubrzycy Górnej. Była taka karteczka tylko w takim archiwum Nowosielskiego tam u Starmacha i udało mi się dowiedzieć, że w sierpniu Nowosielski był na wakacjach w Zubrzycy razem z profesorem Andrzejem Grzegorczykiem, znanym logikiem z Warszawy. Może on by coś wiedział. Pojechałam i profesor Grzegorczyk mi rozgadał się, opowiadał, ofiarował mi te zdjęcia z wakacji Nowosielskiego, który zwykle na wakacjach malował takie ikonki na kamyczkach. Tutaj zwracam uwagę na Magdę na materacyku Jamnika. Właśnie takie piękne ikonki. I to jest ta kapliczka, w której jest bardzo już podniszczony mandylion. Myśmy tam próbowali namówić miejscowy skansen w Zubrzycy, żeby jak gdyby oryginał wzięli i ochronili, a tutaj zawiesili jakąś kopię, ale kaplica jest na terenie prywatnym, więc i to dzieło jest prywatne. Drżymy trochę, bo zostało to opublikowane z adresem. Zespół ikon dla sióstr oblatek to jest przykład, kiedy przekonałam się, że jednak słowo ma jakąś siłę, bo historyk sztuki często się styka, jest bezsilny wobec różnych decydentów, wobec niszczonego dzieła. Nic nie może zrobić, interweniuje, a tu nic, ale czasem się okazuje, że drukowane słowo jest najlepszą ochroną dzieła. Wiedziałam o tym zespole, robiąc ten pierwszy album z 2006 roku i wpisałam tą realizację tam do kalendarium. Siostry już dawno miały co innego w kaplicy, jakieś swoje takie bardziej złote, tradycyjne ikony, niezłe zresztą. A te ikony były schowane w komórce gdzieś i zaczęli przychodzić studenci i badacze i pytać o ten komplet ikon Nowosielskiego. No i po którejś wizycie siostry jednak wyjęły z komórki te ikony, odkurzyły, powiesiły, a w tej chwili nawet powiem brutalnie, że te ikony są pewnym źródłem dochodu, bo one wypożyczają je i teraz są przez cały rok pokazywane w bardzo pięknej przestrzeni w Muzeum Ikon w Supraślu. Także, no tak. A myśmy z naszym panem fotografem zabawili się, no takie są ikony tam, malowane przez jedną z sióstr oblatek, a myśmy, siła Photoshopa, sobie tak zrobili z panem fotografem, jakby mogło być pięknie. Taką rekonstrukcję. No i są też przykłady, że niektóre realizacje istnieją już tylko na kartach
tego katalogu. Tak się stało z kaplicą Borysa i Gleba. To jest bardzo bolesny temat. Zawsze mówiłam, że to jest hańba naszego kościoła i krakowskiego, że dopuścił do wyrzucenia Fundacji Świętego Włodzimierza. To jest osobny temat. W tej chwili trwają starania o odtworzenie tej kaplicy w innej lokalizacji. Może się uda. Tam miało być niby biuro Dni Młodzieży. Nigdy oczywiście biura żadnego nie było. Kamienica jest własnością kapituły katedralnej, która to wszystko są ikony stamtąd. Tam także były wspaniałe obrazy takie z cerkiewkami Fundacji Świętego Włodzimierza. No a tak to wyglądało tuż po likwidacji. Tam teraz jest jeszcze gorzej i tam jest magazyn skrzynek z winem dla pobliskiej knajpy, bo oczywiście żadnego biura Światowych Dni Młodzieży nie było, tylko zainstalowano kolejny hotel i restaurację na Kanoniczej. Są też takie ewenementy, które trwały chwilkę, ale też uważam, że należy je jakby opisać i zlokalizować. Było wiadomo, że robiono coś według projektu Nowosielskiego w cerkwi w Gorlicach. Nie było tam naprawdę nic, więc zrobiłam takie ogłoszenie wśród parafian, że jeśli ktoś pamięta, że i zgłosił się jeden pan bardzo miły, który powiedział, że przy okazji tam jakiegoś chrztu czy ślubu. Tak opowiadam to Państwu, żeby powiedzieć, jakich się trzeba czasem sposobów, do jakich sposobów uciekać, żeby zdobyć jakąś informację, no, rozmawiać z wszystkimi świętymi, z diabłem nawet też. Rzeczywiście to była realizacja z lat 90., którą nie wykonał on, tylko wykonali jacyś jego uczniowie. Nie udało mi się ustalić kto. Nikt się nie przyznaje. To nie była realizacja udana. Były dość zniekształcone te ikony, ale ten pan parafianin bardzo poczciwie mi takie zdjęcia, jakie miał, mi przysłał, z rozpisaniem, które zdjęcie czego dotyczy, tutaj fragment tego listu. I takie, no widać, że to po prostu, jeśli Nowosielski chciał, no to ktoś zrobił jakiś szablon i na sztywno to. Tak samo ten pantokrator na pewno tak nie miał wyglądać w kopule. Są no, niewyraźne zdjęcia, ale ogromnie się ucieszyłam, jak do mnie dotarły. W zeszłym roku na jednej z aukcji wypłynęła taka ikona, która ewidentnie była też modelem do fragmentu polichromii. No ale po kilku latach ta nieudana polichromia jednak no, nie zadowalała gospodarzy, więc zamówili. Tu jeszcze taki projekt też wypłynął, też do tej cerkwi. Zamówili nową i teraz jest taka. Nie? Na bogato. Do Ilidy. To jest też realizacja, która nie przetrwała. Tam malował z Adamem Stalonym Dobrzańskim i to jest zdjęcie kapliczki, która już nie istnieje, bo tam na tym miejscu jest duża cerkiew parafialna na cmentarzu w Dojlidach. Ale zachowało się kilka zdjęć, co tam było, z opisem. Wiadomo, że Nowosielski malował tą ścianę, a tutaj pomagał Stalony Dobrzańskiemu. I kilka fotografii barwnych. Mniej więcej to jest to samo, co było potem na grabarce. Ostre Bardo. Właśnie, jak byłam na Warmii i Mazurach i dokumentowałam Górowo i Ławeckie, takie bardzo efektowne, piękne. I tam pytałam, gdzie tu jeszcze coś może być? I mówi mi ksiądz, że no tam jest taka kaplica koło granicy z obwodem kaliningradzkim, Ostre Bardo, i tam odprawiał w latach 70. ksiądz Gbur, późniejszy biskup zresztą, który bardzo lubił Nowosielskiego, może tam coś. No więc wzięłam znajomego, pojechaliśmy tam, no weszliśmy, taka kapliczka bardzo, bardzo piękna, z drewnianą dzwonicą dostawioną do gotyckiego korpusu. No, weszliśmy, no ewidentnie nie jest to Nowosielski, no więc wychodzimy zmartwieni i szła jakaś parafianka, starsza pani, i my pytamy, czy może pani nie wie, że tu taki malarz tego.
A ona na to, a patrzyli wy za carskie wrota? No nie patrzyli, bo paniom tam nie bardzo wolno, chociaż to jest cerkiew grecko-katolicka, więc mniej. No i tam wspaniała predella ołtarzowa, ikona fundacyjna napisana, fundowana przez Katarzynę Smoliniec. Potem dochodziłam, kto to był i dlaczego ona tam straciła syna i fundowała tę kaplicę. I bardzo piękna ikona. Także takie niespodzianki są bardzo ciekawe. To z kolei baptysterium w Bielsku Podlaskim, gdzie także są takie, niekiedy Nowosielski zostawia informacje, sygnatury właśnie, że cerkiew zbudowana za władyki Bazylego i księdza Leoncjusza. Zbudował Aleksander, rab Boży, Aleksander Grygorowicz. Pisali Juri N. i Galina O., czyli Jerzy Nowosielski i Halina Onisimiuk. To była jego asystentka z ASP, która mu pomagała przy większych realizacjach. I tu jedna moja porażka. Otóż wiem, że tam pod tą blendą jest chrzest Chrystusa namalowany przez Nowosielskiego, bo to jest baptysterium. Tam było i był jakiś błąd konstrukcyjny, przeciekało, był przeciąg i oni to prześlepili. I naprawdę ogromne robiłam wysiłki po całym Bielsku, u przewodników, u fotografów, czy nikt nie ma zdjęcia tego. No nie udało się znaleźć przed publikacją, ale on tam jest i ktoś go kiedyś znajdzie. Także sama świadomość, że jeszcze jest coś do odkrycia, to jest bardzo pozytywne. Tu z kolei ikony w Węgorzewie, które były malowane do zupełnie innej cerkwi, gdzie także nie zostały przyjęte. Przez jakiś czas się tułały, były wykorzystane między innymi w liturgii polowej na tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej na murach Częstochowy. No a potem trafiły właśnie do ojców bazylianów, do Węgorzewa, tylko miały inne, tam było niżej, więc trzeba było je podwinąć. One miały tutaj taką dużą zieloną łąkę, były wyższe. Trzeba było je przykroić. Też bardzo piękna realizacja. No właśnie, to Górowo i Ławeckie, to nie wiem, czy już tu Państwu nie opowiadałam, bo to było jedno z moich najmocniejszych przeżyć jako historyka sztuki, właśnie takich z charakteru odkrywczych i kiedy czułam się naprawdę, jakbym była pierwszą osobą, która to widzi i nikt poza mną o tym nie wie, bo trochę tak było w tym sensie, że oczywiście wiedzieli wierni na miejscu, ale nigdzie nie było ani jednej reprodukcji tego wnętrza. Było wiadomo, że robił coś w Górowie i Ławieckim i jechaliśmy tam z Markiem Gardulskim z duszą na ramieniu. Ja już wiele adresów jeździłam, nie wiedząc, co będzie, i były różne przykre bardzo zaskoczenia, doświadczenia. I tam pamiętam, był majowy dzień, słońce i weszliśmy i po prostu oniemieliśmy. To jest jedna z najpiękniejszych realizacji. Jeśli Państwo będziecie kiedyś na Warmii i Mazurach, Górowo i Ławeckie polecam. To jest teraz nawet Green Velo, więc tam dużo cudzoziemców przyjeżdża na rowerach, tacy fajni turyści, zainteresowani bardzo. Jak tam byliśmy na dokumentacji, to co chwilę ktoś wpadał i przepytywał. Tam był wcześniej, była kircha ewangelicka i były tynki takie troszkę podniszczone. I tak w takim stanie ten kościół dostali grekokatolicy w 81 roku. I była cała dyskusja, czy tam te tynki odnawiać, strasznie poniszczone, i konserwator podjął bardzo taką odważną decyzję regotycyzacji tego wnętrza, czyli skucia tynków. Cała parafia tam skuwali, szczotkowali te tynki i właśnie tutaj są zdjęcia z już instalowania ikonostasu. I tutaj jest jeszcze bardzo ciekawy nowożytny strop, taki drewniany, ale właśnie w taką przestrzeń gotycką wkroczył Nowosielski z tym swoim olśniewającym ikonostasem. Tam są też polichromie w tych płócinach podokiennych. No to w każdym razie to do dzisiaj pamiętam, jak nas zatkało po prostu i z zachwytu. Tam zresztą jest taka korespondencja, jest Mat Oranta na chórze i tutaj przez ten prześwit widać
mandylion na ścianie malowany. Także tu widać taką orkiestrację typową dla Nowosielskiego, że on reżyseruje tę przestrzeń jak gdyby i kontroluje, gdzie my idziemy, co widzimy jednym okiem, co widzimy drugim. Jest korespondencja linii różnych. I robiąc ten tom właśnie, i to jest to, co zawsze podkreślam, że u niego ten zmysł monumentalny, że nawet maleńka scena, my jak widzimy reprodukcję Nowosielskiego w albumie, nie wiemy, jakie ma wymiary dany obraz, póki nie przeczytamy. I to może być albo wielkie na jak ekran w kinie, albo maleńkie jak znaczek. I zawsze będzie miało harmonię i wyważenie proporcji. No to jest coś, co nazywam zmysłem monumentalnym, że czasem ktoś coś projektuje małego i potem się okazuje, że jak to się mówi potocznie, rąbną się w proporcjach, bo jak to się powiększy, no tak było z Leninem w Krakowie, w Alei Róż. No, koniecznie jest dobrym, był dobrym rzeźbiarzem, ale tutaj po prostu się wydymci. No strasznie się rąbną w proporcjach. O, przepraszam za ten familiaryzm. A tu widać, że tu jest kilka plam, kilka form i nic więcej nie trzeba. Właśnie, tutaj jest ta oranta, są te elementy jeszcze, bardzo, bardzo piękna realizacja. Czyli gdzie to się znajduje? Górowo i Ławeckie. Jest dokładnie opisane w tomie do kupienia. Nowosielski, Sztuka Sakralna, Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin. I już przy pracy nad tomem warszawskim okazało się, że zachowały się projekty do tego wnętrza. Były u ojców bazylianów w Warszawie, więc zostały dołączone do tomu warszawskiego, jako że są ich własnością. I tak właśnie chcę powiedzieć, że co chwilę coś nowego się znajduje. Kolejna niespodzianka. Ikony ze zbiorów Kulu. Cały czas było wiadomo, że Muzeum Kulu ma 3 ikony. Wczesne, Pantokrator, Oranta i Przemienienie. Bardzo piękne, takie kurtynowe. I Kul oddał do konserwacji te ikony. Okazało się, że Pantokrator jest bardzo zniszczony i trzeba go tam wzmocnić, odnowić. I w momencie, kiedy go zdejmowali z krosien, tadam, okazało się, że Nowosielski nabił płótno na ikonę, którą udało się zidentyfikować w jego notatkach jako ikonę świętego Pawła. I tak tym sposobem Kul ma 4 ikony Nowosielskiego. To były największe przygody z tym rozdziałem, to jest Izabelin, kościół świętego Franciszka, już w tej chwili administracyjnie chyba w granicach Warszawy albo tuż pod. I była mowa gdzieś tam, ktoś tam pisał, że on tam robił drogę krzyżową, projekt, ale nikt nie widział na oczy tego projektu. Natomiast wiadomo było, że w 80 roku w sierpniu zrobił tam mozaikę, stygmatyzacja świętego Franciszka, mozaikę, która przetrwała zaledwie kilka lat, bo przebudowano ten kościół i ta ściana z mozaiką została zburzona. Więc miałam kłopot, bo chciałam jakiś rozdział o tym Izabelinie napisać, a tak właściwie tylko jeden mały projekt i kilka niewyraźnych zdjęć mozaiki. I przy pracy nad projektem okazało się, że co chwilę coś nowego wychodzi. Wyszły na jednej z aukcji z kolekcji prywatnej projekty właśnie, takie wstępne, szkicowe do tego wnętrza. Potem okazało się, że jest kolekcja pani profesor Krystyny Zwolińskiej, w której znajdują się projekty już takie bardziej precyzyjne drogi krzyżowej właśnie do Izabelina. Także już byłam bardzo szczęśliwa, że ten rozdział jakoś będzie wyglądał i już jest jakaś konkretna propozycja. Były też te zdjęcia niewyraźne z momentu, kiedy on układał tę mozaikę. Wszyscy mówią, że ona była jednak błędna technologicznie. Nowosielski marzył całe życie, żeby zrobić mozaikę. Bardzo cenił tę technikę, ale nie umiał tego za bardzo robić. Tam próbował i po prostu jakoś źle były osadzone te sery, te kamyczki i one odpadały. Ja tam rozmawiałam z paniami, które sprzątają i sprzątały i mówiły, że jak zamiatały, to ciągle z jakimiś tymi fragmentami, więc jak gdyby bez bólu to zlikwidowano przy rozbudowie kościoła.
To jest jedyna mozaika zrealizowana przez Nowosielskiego nad wanną w łazience swojej własnej, stateczek taki z kafelków. Przykład tylko tego, że w jego domu, że on naprawdę bardzo chciał spróbować tej techniki i zachował się projekt w kronice parafialnej takiej stygmatyzacji, która w oryginale była bardziej rozbudowana. Tu jest Deezis, tu jest święta Klara. To jest zdjęcie z czasopisma Zorza bodajże, no jedyne jakie się zachowało całości. No i myśmy już tę mozaikę opłakali, no opisali. Książka idzie do druku i tydzień przed terminem druku dzwoni do mnie ksiądz biskup Janocha, że znalazła się mozaika w Izabelinie. Zbladłam, ale okazało się, że rzeczywiście. Nowy proboszcz w Izabelinie zaczął od porządków i na strychu w kartonie znalazł przeklejone przez jakąś dobrą duszę główne fragmenty tej mozaiki, bardzo zdekonstruowane już, nie ma tego prawda, serafina, natomiast no są i w tej chwili są poważne plany, żeby to jakoś odtworzyć. Zobaczymy, czy to się uda, ale takie, no była adrenalina, bo musiałam przełamywać cały rozdział, dopisywać i zdjęcia takie, jakie są robocze, ale więcej takich zaskoczeń bym sobie życzyła, bo to bardzo dobra wiadomość była. No i przy robieniu zdjęć wychodzą różne ciekawe informacje, postaram się spieszyć. To jest wesoła i dopiero przy robieniu zdjęć, prawda, tutaj są projekty wspaniałe, wzorowana na Torcello. Tam projekt miał być, tu zwracam Państwa uwagę, Matka Boża trzyma dzieciątko w rękach, a nie Oranta. To na prośbę księdza proboszcza Nowosielski zmienił. Jest taki model. Tutaj bardzo ważny jest ten kwadrat, który tak ogniskuje całą przestrzeń. Tu pokazuje tylko, jak bardzo ważne jest no, punkt widzenia i te skróty, prawda? Jak w kościołach barokowych, jak widzimy z dołu te iluzyjne plafony, no to tam naprawdę nie było Photoshopa, nie było zdjęć i tam to prawie anamorfoza to jest. Trzeba mieć wielką umiejętność wyobraźnię wizualną, żeby wiedzieć, jak coś będzie widziane z dołu, prawda? Albo z dużej odległości. To prezbiterium to jest półokrągła apsyda, więc żeby tak wyglądała ta oranta, że trzyma krzyż w dłoniach, no to ona musi być bardzo szeroko namalowana. To, żeby pokazać proporcje tego modelu i dopiero robiąc zdjęcia tego modelu ostatnio, zauważyłam, że tu jest nawet strop odrobiony przez Nowosielskiego z tymi bytami subtelnymi. On uwielbiał takie prace modelarskie i to z ostatniej wystawy u Starmacha. Tutaj malował stateczki, to są z meble z jego domu, także bardzo, bardzo to jest ciekawe i miał taki zmysł rzeczywiście manualny do tego wszystkiego. Tutaj mamy te byty subtelne wspaniałe. I tutaj, no, mówiłam, że szalenie ważny wizualnie jest ten kwadrat. I dopiero robiąc zdjęcia z fotografką, zaczęłyśmy zdejmować chodniki. Okazało się, że nie tylko kwadrat, ale przy każdym z wyjść z kościoła jest też zaznaczony próg, który się przekracza jakby wchodząc, bo tam są kolorami wyznaczone pewne zony. Jest taka zona ciemna w narteksie, przez białą nawę wchodzimy do czerwonego prezbiterium, a tutaj już tej czerwieni jest taka zapowiedź przy przekraczaniu progu świątyni. Tak samo w kaplicy domu rekolekcyjnego mamy te wspaniałe abstrakcje na stropie, byty subtelne i też spędziłam parę godzin z głową zadartą do góry, żeby wypatrzeć, bo podejrzewałam, że będą tam inskrypcje i są. Jerzy Nowosielski, Halina Onichimiuk, 87 rok. Także to też jest duża frajda znaleźć taką inskrypcję. Ostatnie dzieło Nowosielskiego, nieskończone, Służew, kościół, projektowany przez Władysława Pieńkowskiego. Tutaj jego
projekt już z wpisanym krzyżem Chrystusa. On od początku tak projektował to wnętrze, żeby był taki spinający to wnętrze właśnie element wizualny na końcu. Tu zresztą widział jeszcze bardziej rozbudowaną polichromię. On zmarł przed ukończeniem budowy, ale szczęśliwie jego syn, ojciec Marek Pieńkowski, był przeorem akurat u dominikanów i on, pamiętając to marzenie, pragnienie ojca, doprowadził do tego, żeby ten krzyż zamówić u Nowosielskiego. I pamiętałam, że gdzieś było zdjęcie, jak klerycy dominikańscy wnoszą ten krzyż w kawałkach do kościoła. To jest największy krzyż. On ma ponad 5 metrów. No nie mógł być malowany na jednej desce, bo nie byłoby go jak nawet przywieźć. Więc on był złożony z 4 segmentów. I wymieniłam listy z połową chyba dominikanów w prowincji polskiej, kto mógłby mieć to zdjęcie. I w końcu znalazłam te zdjęcia na filmie. Tu mamy także te sceny. Na filmie dokumentalnym. Więc to są takie niewyraźne zdjęcia, zrzuty ekranu, ale jednak widać na nich to wnoszenie krzyża właśnie. Ostatni rozdział w tych książkach to jest rozdział praca nad którym mnie bardzo cieszy, to jest rozdział o spadkobiercach, o uczniach, o nawiązujących do, o podtrzymujących tradycję wschodnią w sztuce sakralnej, artystach współczesnych. I tutaj znalazły się zarówno prace uczniów Nowosielskiego, jak i tych, co nawiązują do ikony, choćby w abstrakcjach. To jest bardzo ciepły, ciekawy portret Nowosielskiego malowany przez jedną z jego pierwszych dyplomantek, panią Helenę Zadrejko, mieszkającą dzisiaj w Grecji. To jest z kolei obraz Ignacego Czwartosa, gdzie nad trumną Nowosielskiego patroni tego malarstwa, czyli Nikifor i Rodko. Tutaj profesorowie krakowskiej ASP sfotografowali się z autoportretem Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum ASP. Witamy autora, pana Adama Molendę. To jest Wenecja Nowosielskiego w Cieszynie. Tutaj także duch Nowosielskiego w scenografii. Scenografia Andrzeja Witkowskiego do spektaklu Villa dei Misteri. Płótna Władysława Podrazika, ich piękny zbiór można obejrzeć na wystawie w Starym Sączu, która w tej chwili jest wokół Nowosielskiego, gdzie pokazuje pani Agnieszka Tes, kuratorka ikony, abstrakcje Nowosielskiego i jego uczniów, jego kręgu. Krzysztof Klimek, już teraz szybciutko, Dany Łomowczan, mówiłam już tu kiedyś o tym, jak bardzo ikona Nowosielskiego wpłynęła na artystów ukraińskich, gdzie mamy dwie katedry sztuki sakralnej na Akademiach Sztuk Pięknych w Kijowie i we Lwowie i oni tam w bardzo świadomy sposób jak gdyby podejmują to dziedzictwo. Niekiedy są to też malarze tacy bardziej tradycyjni, tutaj nieżyjący, zmarł na COVID nagle ponad rok temu, pan Michał Pieczonko przy konserwacji tego fresku Nowosielskiego, on malował właśnie takie tradycyjne ciepłe ikony. Szkoła, jedyne studium policealne w Polsce ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, księdza Leoncjusza Tofiluka. I tam jest taka kaplica, gdzie polichromię malowali uczniowie tej szkoły, między innymi pan Mirosław Trochanowski, który współpracuje z architektem Jerzym Uścinowiczem. Tutaj wnętrze kaplicy w Poletyłach, no widzimy wyraźnie inspiracje. To zresztą bardzo ciekawa jest kaplica z takim ryzalitem wbudowanym, murowanym po prostu w wiejski drewniany dom i realizacja pana Trochanowskiego w Humennem na Słowacji. Wielka polichromia, bardzo ciekawa. Tu moja wizyta, to już chyba z 8 lat temu. Tam pan Trochanowski razem ze swoim bratem i tutaj pamiętam, jak mi opowiadał, jaki miał kłopot. Bo tutaj jest ikonografia o Cyrylu i Metodym, jak
jak ewangelizują te ziemie właśnie słowiańskie i jaki miał kłopot z namalowaniem lasu, że w ikonie nietradycyjnej nie ma lasu, są pojedyncze drzewa, a nie ma lasu, a tam jest wszędzie las. I że zaczerpnął tą kratkę od Nikifora właśnie, że jakoś mu się wpisała dobrze i zrymowała z tym malarstwem. O Boże, przepraszam. Nic, ignorujemy. Pani Greta Leśko, to są krzyże w Górowie i Ławeckim. Tutaj pan Jerzy Uścinowicz na cmentarzu w Dojlidach taki kiot zaprojektował, gdzie jest replika właściwie, czy tam kopia Madonny z Lourdes. Przepraszam bardzo. Zapomniałam wyłączyć komórki i wyłączę ją. Ja już kończę, bo strasznie się rozgadałam. Bardzo przepraszam. To jest wystawa w Olsztynie, po śladach. Tu właśnie są obrazy pana Władysława Podrazika, obrazy Ignacego Czwartosa, obrazy Pawła Dudkiewicza, Krzysztofa Klimka. Co jakiś czas są organizowane takie wystawy, gdzie malarze pokazują jakby, którymi drogami ich inspiracje tu przechodzą. Właśnie tutaj Dudkiewicz i to w zderzeniu razem z Nowosielskim. To jest przykład także nagle zmarłego młodego malarza Ostapa Łodzińskiego z Lwowa, także na COVID zmarł. Teraz jest wielka wystawa we Lwowie, którą zrobili mu pośmiertnie przyjaciele, takie współczesne ikony. To jeden z pierwszych dyplomantów Nowosielskiego, Telemach Pilicidis. Czasem to są takie nawiązania właśnie formalne, bardziej estetyczne. No, czasem takie nawiązania jakby dorównujące odwagą i zuchwałością wizualną Nowosielskiemu. To jest realizacja państwa Kalarusów. Kaplica, krypta grobowa biskupów śląskich przy katedrze w Katowicach, pan Jacek Rykała, jeszcze raz pan Adam Molenda. Ignacy Czwartos jest malarzem, który może najczęściej portretuje Nowosielskiego. To jest kadr z jego wystawy w Zachęcie i z innej wystawy. Część, trzy z tych portretów zakupiło Muzeum Ikon w Supraślu właśnie, bardzo tam pięknie wyglądają. Z ważniejszych malarzy idących tą drogą ikony jest także Mateusz Środoń, to jest wnętrze kościoła w Międzylesiu, a to jest projekt niezrealizowany, jedna z ostatnich realizacji także pana Stanisława Niemczyka, którego wystawę tu gościliśmy, i Mateusza Środonia, na konkurs o wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej. On uzyskał najwyższą nagrodę, ale niestety była to nagroda druga, pierwszej nie przyznano, więc nie została zrealizowana i dalej tam no, nic się nie dzieje specjalnego. Uważam, że tego typu realizacja, która była bardzo dopracowana, pokazuje państwu tylko jedną planszę projektu, uratowałaby jakoś to wnętrze, które nie jest najszczęśliwsze. Pan Grzegorz Prokopiuk takie byty subtelne namalował przy wejściu do kaplicy, do Muzeum Ikon i do kaplicy Grzegorza Peradze w Warszawie. No a tutaj także posadzkowo interwencja Leona Tarasewicza w kaplicy Świętej Trójcy, którą już państwu pokazywałam. I Leon Tarasewicz pewnie, myślę, jest może takim najbardziej konsekwentnym realizatorem różnych pomysłów Nowosielskiego. To jego malarstwo abstrakcyjne, wizualne, także świetlne. On jest jeszcze bardziej, poszedł jeszcze parę kroków dalej niż Nowosielski w takim organizowaniu takiego mistycznego environnement, w które wkraczamy, żeby nas przeniosło bliżej nieba. Tu Leon z deską, na której Nowosielski obiecał mu namalować ikonę przygotowaną, ale już nie zdążył, bo już chorował, ale artysta buduje swoją kolekcję ikon i projektów Nowosielskiego. Część z tej kolekcji mogliśmy tutaj oglądać na wystawie zrobionej przez panią Agatę, także
bardzo dobrze, że te projekty są, będą w jakimś jednym zwartym zespole. One w większości są depozytem w Muzeum Ikon w Supraślu. Ostatni tom, króciutko, co w nim będzie? Będzie Lourdes, gdzie właśnie się wybieram. Zupełnie niezwykłe. I tu jedna krótka przygoda. Kiedy tam byłam pierwszy raz w 2006 roku, zrobiliśmy zdjęcia z Markiem Gardulskim. Zachwycające są kolory też. No tutaj przykład taki, że to nie jest błąd malarza, tylko to są pobożne, to jest na wysokości człowieka jest ta scena Bożego Narodzenia i to są pobożne ręce wiernych, które chcą dotknąć świętości. W Lourdes ta świętość jest taka bliska, namacalna, więc to też wyzwanie dla konserwatora. To jest z czasów malowania, tu jeszcze nie ma, prawda, bydlątek nad żłóbkiem, więc tak wyglądał pierwotnie. No i prezbiterium zastawione, zagracone, jak to często w cerkwiach. I spokoju mi nie dawało. Ja pisałam taki duży artykuł o tej cerkwi i rozpisywałam tą ikonografię, co jest gdzie, że tutaj jest w kącie, że tam musi coś pod tym być, prawda? Tam jest taki Pan Jezus na tkaninie przy... I okazało się, że rzeczywiście byli tam właśnie malarze z Ukrainy. Miałam z nimi łączność telefoniczną, panowie, więc ich wpuszczono za ikonostas i ja mówię, słuchajcie, no zobaczcie, co tam jest pod tym. I rzeczywiście przekonali proboszcza, odkręcili tą tkaninę i tam był nowiutki, święty Szczepan, zupełnie nieużywany. Taki bardzo niezniszczony, no, bo przykryty. Tak jest. Będzie też w tym tomie Biały Bór. To jest zdjęcie tuż po konsekracji. Będziemy musieli użyć trochę tych zdjęć właśnie z lat 90., bo tam się bardzo otoczenie zmieniło. Tam jest naokoło zabudowane, tu boisko Orlika, tu dom parafialny. Ta pustka jest przejmująca, ale na pewno była niepraktyczna dla mieszkańców. Tak wyglądała ta fasada, która pełni rolę ikonostasów podczas dużych nabożeństw. Ale widać tutaj też podczas odpustu, jak bardzo zniszczona ona była, ta fasada. Tam to nie zostało odpowiednio, też znowu błąd technologiczny, nie zostało odpowiednio utrwalone i tam są deszcze, wiatry i właściwie spłynęła prawie ta polichromia. Więc stopniowo ją uzupełniano, ale wprowadzano też inne zmiany. No tu obito taką teraboną okropną. To jest forma nawiązująca do kościołów syryjskich, wczesnochrześcijańskich, prościutkich, gdzie nie było terabony i sztucznych tynków, więc to naprawdę tutaj nie pasuje. No i według projektów już nie Nowosielskiego ręką, ale pana Bogdana Kotarby i jego zięcia Majewskiego, Janusza chyba, została przemalowana ta fasada, ale no, a później jeszcze tak, też niby według projektu, moim zdaniem nie powinno się domalowywać, jakby się nie kochało Nowosielskiego, nie powinno się go klonować, w sensie, że domalowywać mu nawet według jego projektów cudza ręka, bo to zawsze będzie gorsze i zawsze będzie widać, że to nie jest on. Tu gospodarze, którzy bardzo zacnie dumni z tego, co mają, to jednak czuli się przez lata u siebie i wprowadzali różne zmiany. Na przykład tu mamy wcześniejsze zdjęcie, gdzie jest wejście, a tutaj już wejścia nie ma, bo wejście zmieniło miejsce, wykuto gdzie indziej. Dlatego trzeba było ten zabytek wpisać do rejestru zabytków i poprosił mnie wojewódzki konserwator ze Szczecina, żeby zrobić ekspertyzę. Zrobiłam najbardziej szczegółową, jaką się dało i udało się, więc teraz to jest jeden z najmłodszych zabytków sztuki w Polsce w tej chwili, co go chroni o tyle, że nie mogą robić zmian bez zgody konserwatora, więc już więcej krzywdy tutaj nie zrobią temu dziełu. A wnętrze jest nadal zachwycające, niezwykle ascetyczne i z wspaniałą akustyką. Zdjęcie z ostatniego miesiąca przysłane mi. W tym ostatnim, to już kończę naprawdę, w tym ostatnim tomie będą także te remanenty, o których mówiłam, projekty. Tutaj na wystawie Państwo pokazaliście projekt, o którym nie wiedziałam. Projekt, który znajdował się u rodziny Stanisława Niemczyka, do Tychów,
wypływają co jakiś czas właśnie projekty, projekt do Hajnówki, takie projekty ikonostasu do cerkwi cmentarnej w Hajnówce, jest projekt do cerkwi krakowskiej, różne takie ramy, kioty, to cerkiew w Mielniku. Wypłynęły także nowe projekty do cerkwi, do kościoła akademickiego Kulu. Także to, no to wszystko są, jest taka glosa do tych wcześniejszych rozdziałów. Nowosielski projektował także szaty liturgiczne, jest ich kilka zrealizowana. Jest taki felonion dla księdza Wingera w tej chwili w zbiorach jego córki w Paryżu. I są sticharyony dla ministrantów w katedrze grecko-katolickiej we Wrocławiu. Także to wszystko się znajdzie. No i ikony, których jest sporo, właśnie te domowe, ofiarowywane najczęściej nie za pieniądze, ale z odruchu serca i przyjaźni różnym przyjaciołom. Taki świecznik zniszczony, który ktoś przyniósł do księdza proboszcza Antosiuka do Krakowa, świecznik na święto Jordanu. Ikony na kamyczkach. Także gdyby Państwo słyszeli o jakichś ikonach, to jeszcze jest szansa, żeby weszły do tej książki. Tu tylko pokazuję niektóre przykłady. Właśnie ulubiona też forma podłoża, deska kuchenna Nowosielskiego. Niektórzy się śmieli, że pani Zosia, co kupi sobie do kuchni deskę kuchenną, to już jej nie ma. Bo akurat on bardzo lubił tą formę. Deskę kreślarską, która ma też szpongi takie z tyłu i deskę kuchenną. To wspaniałe z kolekcji Jana Staudingera odnalazło się niedawno, Przemienienie. To z kolekcji profesora Tadeusza Chrzanowskiego właśnie, nasza ikona okładkowa. I moje najnowsze znalezisko, znaczy nie moje, ale jakoś tam ktoś się do mnie zwrócił, co to może być. I bardzo jestem szczęśliwa, że się ta ikona odnalazła. Ona jest bardzo zniszczona. Ja nic o niej nie wiedziałam, ale ona sama o sobie opowiedziała. Z drugiej strony jest napisane właśnie cyrylicą, podpisany świaszczennik Georgi Klinger, ksiądz Jerzy Klinger, 55 rok. Jest to ikona świętego Pawła ofiarowana metropolicie Makaremu na rocznicę Hirotonii Święceń z prośbą o błogosławieństwo dla parafii w Kętrzynie. Także no, ikona na pewno wymaga konserwacji, ale no, niezwykle jest cennym śladem. I na koniec kilku kapłanów, skoro jest mowa o księdzu Klingerze i ja mówiłam na początku o wdzięczności. No, narzekamy na te służby naziemne kościoła i cerkwi. Ten ludzki wymiar instytucjonalny kościoła jest chromy, grzeszny i słaby. I to wszystko pewnie racja, narzekamy na gust, ale gdyby nie tych kilku kapłanów, którzy wierzyli w Nowosielskiego, którzy ryzykowali niechęć biskupa, niechęć wiernych, ale zawierzyli tej wizji, pomagali go, wspierali, zapraszali go, to nie mielibyśmy tych realizacji. Więc po kolei kilku księży, ksiądz Jerzy Klinger, ksiądz Henryk Paprocki, który bardzo zięć księdza Klingera, który bardzo Nowosielskiego wspierał, pomagał mu w kilku realizacjach, nawet na Woli malował z nim i dużo o nim opowiadał i pisał. Ksiądz Leoncjusz Tofiluk, szef studium podyplomowego w Bielsku Podlaskim, który zapraszał Nowosielskiego do Hajnówki i do Orzeszkowa. Największy mecenas być może Nowosielskiego, ksiądz prałat Stefan Wysocki z Wesołej, który zaprosił go i do kościoła, i do kaplicy rekolekcyjnej i też dostał od malarza kilkanaście ikon, które wszystkie zapisał, ofiarował parafii i dopilnował, aby były wpisane do rejestru zabytków. Ksiądz Paweł Kochut to we Francji, który ściągnął Nowosielskiego do Lourdes i ksiądz Franciszek Resiak z Tychów, który także no, w trudnych czasach, 82 rok, zaprasza Nowosielskiego do jego życiowej chyba realizacji.
tak się będą, tu jeszcze dyskutujemy, tu jest, tam była brązowa w pierwszym slajdzie, a tu jest granatowa, jeszcze dyskutujemy nad kolorem okładki, ale to są już takie przyjemne dyskusje. A tu zdjęcie na koniec, które mi zrobili przyjaciele. Fotomontaż oczywiście, ale to samo miejsce i patrzymy w tym samym kierunku, a między nami zaledwie 30 lat. To jest niewiele wobec wieczności. Profesor się cieszy z naszego spotkania. Dziękuję Państwu.